To jeszcze raz witam Państwa serdecznie na webinarze dotyczącym wdrażania standardów ochrony dzieci w placówkach medycznych. Ja nazywam się Urszula Kubicka-Kraszyńska, pracuję w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę i właśnie specjalizuję się w tematyce standardów ochrony dzieci i przede wszystkim w ich wdrażaniu w placówkach medycznych. I jest ze mną Katarzyna Katana, radczyni prawna z naszej fundacji, która również w tym temacie standardów ochrony dzieci się specjalizuje. Witamy Państwa bardzo serdecznie. I teraz może parę słów o tym, dlaczego w ogóle jako fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zajmujemy się tym tematem. Fundacja od kilkunastu lat lobbuje na rzecz tego, żeby w placówkach, w których dorośli pracują z dziećmi, w których dzieci przebywają, zwłaszcza bez opieki swoich opiekunów, w których mają udzielane rozmaite usługi i świadczenia, żeby we wszystkich tych miejscach obowiązywały standardy ochrony dzieci. Ponieważ tak się właśnie wydarzyło, że również na skutek naszych działań takich lobbyingowych i mówienia o tym, w jaki sposób możemy zapobiegać przemocy wobec dzieci, standardy stały się obowiązującym w Polsce prawem, to kontynuujemy tę pracę, chcąc się dzielić swoim doświadczeniem zdobytym przez te kilkanaście lat wdrażania standardów w najróżniejszych obszarach i instytucjach. No i też czujemy ogromną odpowiedzialność za to, że te postulaty zyskały taką rangę i chcemy wesprzeć organizacje, podmioty, które właśnie są zobowiązane do wdrożenia tych standardów. Czym w ogóle są standardy ochrony dzieci? To są takie zasady w największym skrócie, których przyjęcie ma sprawić, że dane miejsce, dana instytucja jest bezpieczna dla dzieci. To znaczy, że identyfikujemy sytuacje, które stwarzają ryzyko krzywdzenia dziecka, minimalizujemy to ryzyko i podejmujemy działania, które zapewniają dzieciom bezpieczeństwo. Więc standardy ochrony dzieci mają być takim narzędziem dla nas, osób dorosłych, w tym, żeby skutecznie tworzyć miejsca bezpieczne dla dzieci, miejsca wolne od przemocy. W kontekście ochrony zdrowia standardy ochrony dzieci odpowiadają takiemu jakby wyjątkowej roli, jaką mają pracownicy ochrony zdrowia w tym obszarze przeciwdziałania krzywdzenia dzieci, bo chodzi też o to, aby wszystkie osoby, które właśnie w sektorze ochrony zdrowia pracują i mają taką wyjątkową możliwość zobaczenia dziecka w takim kontekście, jakiej nie mają inne służby, takie jak oświata czy pomoc społeczna. Chodzi o to, żeby wesprzeć właśnie ten sektor ochrony zdrowia w takich bardzo konkretnych zadaniach dotyczących przeciwdziałania przemocy, czyli identyfikacji czynników ryzyka krzywdzenia dziecka, minimalizowania tego ryzyka, podejmowania różnych działań profilaktycznych, jak na przykład edukacja na temat właściwej opieki nad dziećmi. Kolejne takie zadanie to jest wczesna identyfikacja symptomów krzywdzenia dziecka, które no tutaj osoby wykonujące zawody medyczne mają wyjątkową możliwość zobaczenia symptomów, które mogą świadczyć o tym, że dziecko doświadcza przemocy. No i na koniec reagowanie, czyli podejmowanie interwencji, które mają na celu zatrzymanie tej przemocy i zapewnienie dziecku bezpieczeństwa. Dlaczego to wszystko, dlaczego to wszystko robimy? No właśnie celem jest przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci, dlatego że przemoc wobec dzieci w Polsce jest niezwykle
rozpowszechnionym problemem. Tutaj na slajdzie macie Państwo wyniki ogólnopolskiego badania, które nasza fundacja przeprowadziła w zeszłym roku na reprezentatywnej grupie dzieci i młodzieży. I no jest to właśnie obraz takiej skali krzywdzenia dzieci w Polsce. Ponad 60% dzieci doświadczyło przemocy rówieśniczej. Co trzecie dziecko przemocy ze strony bliskich dorosłych, zarówno fizycznej, jak i psychicznej. Co czwarte dziecko wykorzystywania seksualnego bez kontaktu fizycznego. 79% dzieci i młodzieży doświadczyło w swoim życiu choć raz przemocy lub zaniedbania. I co to dla nas oznacza? No, oznacza to tyle, że jeżeli przypomnicie sobie Państwo dzieci, które mieliście dzisiaj czy w zeszłym tygodniu w swoim gabinecie, w kontakcie, którym udzielaliście świadczeń medycznych, to pomyślcie o tym, że z dużym prawdopodobieństwem wiele z nich doświadcza przynajmniej jednego rodzaju przemocy i to doświadcza teraz, tak? Nie jest to kwestia przeszłości. W takiej perspektywie zdrowia szeroko rozumianego, szczególnie ważna jest ta informacja, że 27% dzieci doświadczyło więcej niż dwóch typów przemocy. Przemoc wobec dzieci, różne jej rodzaje, należy do katalogu tak zwanych negatywnych doświadczeń z dzieciństwa, Adverse Childhood Experiences. Jest to taki obszar już bardzo dobrze przebadany, zarówno jeśli chodzi o zdrowie publiczne. Coraz więcej wiemy na podstawie rozwoju neuronauk o tym, jakie są konsekwencje krzywdzenia, i ta analiza wpływu negatywnych doświadczeń z dzieciństwa no daje nam taką bardzo solidną wiedzę na temat tego, jak daleko sięgają konsekwencje krzywdzenia. Pewnie każdy z nas nieraz usłyszał, borykając się z jakimś trudnym doświadczeniem, takie zdanie, że co cię nie zabije, to cię wzmocni. I można powiedzieć, że cała ta nasza wiedza, którą teraz mamy właśnie o ACEs, o negatywnych doświadczeniach z dzieciństwa, mówi, że jest dokładnie odwrotnie. Ten negatywny efekt tych doświadczeń ma taki charakter kumulatywny. Im więcej takich trudnych doświadczeń w życiu dziecka, młodego człowieka, tym większe jest ryzyko, że będzie to miało trwałe konsekwencje na całe życie, zarówno jeśli chodzi o zdrowie, jak i w ogóle przebieg całej trajektorii życia. Podejmowanie prób samobójczych, zachowania agresywne, autoagresywne, stosowanie przemocy w swojej własnej rodzinie. Więc to przeciwdziałanie przemocy, oprócz tego, że oddziałujemy na takie indywidualne losy pojedynczych osób, które doświadczają takich trudnych wydarzeń, no ma też taki wymiar właśnie zdrowia publicznego, wymiar dotyczący całej populacji. No i teraz, skoro już wiemy, dlaczego to przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci jest tak bardzo ważne, przejdźmy do tego, co w takim razie jest dokładnie zapisane w nowych przepisach prawnych i do czego zobowiązuje nas nowa ustawa. To Kasiu, tobie oddaję głos teraz. Dziękuję bardzo. To myślę, że na tym etapie już jesteście Państwo bardzo poinformowani też, jakby Urszula wspomniała na początku, że ustawa, tak zwana ustawa Kamilka, zrealizowała nasze wieloletnie marzenie i doprowadziła do tego, że właśnie standardy ochrony dzieci, znane teraz
pod nazwą standardów ochrony małoletnich znalazły właśnie swoje odzwierciedlenie w prawie. Następny slajd, poproszę. Od 15 lutego tego roku posiadanie standardów ochrony małoletnich stało się obowiązkowe tak naprawdę dla kilkudziesięciu tysięcy podmiotów. Jak sobie zobaczycie Państwo na tym slajdzie, w zasadzie można powiedzieć, że cała gałąź życia społecznego, gospodarki związana pośrednio lub bezpośrednio z dziećmi jest zobowiązana do posiadania standardów ochrony dzieci, czyli nie jesteście to tylko Państwo, są to też placówki oświatowe, opiekuńcze, resocjalizacyjne, religijne, artystyczne, sportowe, związane z rozwijaniem przez dzieci zainteresowań i rekreacją. Ustawa Kamilka, która wprowadziła właśnie tę nowelizację, to jest tak naprawdę ustawa nowelizująca, czyli jakby już poszukując, co dokładnie od nas ustawodawca wymaga, to nie szukamy ustawy Kamilka, czyli tak naprawdę ona brzmi ustawa o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy niektórych innych ustaw, ponieważ te wszystkie ważne zmiany od 15 lutego są do znalezienia w ustawie o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, która zyskała nowy człon nazwy i ochronie małoletnich. I tę ustawę znacie, myślę, Państwo też już całkiem dobrze, ponieważ obowiązuje od 2016 roku i od 2017 roku właśnie istniał obowiązek sprawdzenia personelu w rejestrze. Więc to jest bardzo ważne, że nie tylko już teraz jakby nie sprawdzamy tylko i wyłącznie personelu w rejestrze, ale też tam szukamy naszych obowiązków związanych właśnie z pełnym wdrożeniem standardów ochrony małoletnich. Ja będę używała standardy ochrony małoletnich i standardy ochrony dzieci naprzemiennie, aczkolwiek standardy ochrony małoletnich jest to pojęcie właśnie, które znajdziecie Państwo w ustawie. Kto jest odpowiedzialny za wprowadzenie standardów? Jest to organ zarządzający lub organizator działalności medycznej skierowanej do dzieci, czyli jest to tak naprawdę dyrektor, kierownik, jakkolwiek ta osoba się nazywa w strukturze organizacyjnej podmiotu. Jakby obowiązki te obowiązują podmioty niezależnie od ich formy prawnej. To jest też bardzo ważne. No i także niezależnie od źródła finansowania. To nie jest tylko tak, że obowiązuje na przykład podmiot wyłącznie finansowane ze środków publicznych albo wyłącznie na przykład szpitale w formie spółek, tak? To nie jest tak, obowiązuje w zasadzie każdy podmiot świadczący tego typu działalność, bo to właśnie działalność jest wyróżnikiem, więc przykładowo też podmioty świadczące na przykład usługi medyczne na wydarzeniach sportowych same w sobie też będą musiały takie standardy spełnić. Następny slajd. Pierwszym standardem, pierwszym takim obowiązkiem, który został wprowadzony przez ustawodawcę i który właśnie już częściowo znamy, tylko wcześniej dotyczył wyłącznie rejestru sprawców, to jest właśnie obowiązek prowadzenia bezpiecznej rekrutacji. Intencją oczywiście stojącą za tym przepisem jest to, żeby zminimalizować maksymalnie ryzyko, że osoby, które będą pracować z dziećmi w naszym podmiocie, będą mogły je skrzywdzić. I co jest też znowu bardzo ważne, po raz kolejny nie interesuje nas podstawa prawna, powiedzmy w cudzysłowie, zatrudnienia czy też realizacji obowiązków w danym podmiocie. Sprawdzamy wszystkich, czyli sprawdzamy zarówno osoby zatrudnione na umowę o pracę, sprawdzamy także wolontariuszy, sprawdzamy osoby na umowach B2B, sprawdzamy stażystów, praktykantów, kogo tam w swojej działalności nie znajdujemy, to właśnie te wszystkie osoby sprawdzamy. No i pierwszym obowiązkiem, który pozostaje, ale jest troszeczkę rozszerzony, jest obowiązek sprawdzenia kandydata lub kandydatki w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym. Jest to sprawdzenie, tak jak miało wcześniej miejsce online. Zakładamy konto organizacji w
w rejestrze i właśnie sprawdzamy w rejestrze, tak zwanym rejestrze niejawnym. I weryfikacja tutaj jest taka moja po prostu podpowiedź z mojej strony, czyli właśnie między innymi jednym z aspektów weryfikacji, kedy podmiot podlega weryfikacji, czy w ogóle sprawdza swoich pracowników, jest sprawdzenie, czy posiada konto w rejestrze. To jest taki podstawowy kontrolny wyznacznik, czy właśnie dochodzi do sprawdzenia pracowników, współpracowników. Oczywiście też wydruk z rejestru jest później przechowywany w aktach pracowniczych lub aktach podobnych do pracowniczych prowadzonych na przykład wobec osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne. No i poza tą weryfikacją w rejestrze sprawców mamy też weryfikację niekaralności, czyli sprawdzamy zarówno niekaralność w polskim krajowym rejestrze karnym, jak i też jeżeli zatrudniamy obcokrajowców, sprawdzamy ich w ich, co najmniej w ich państwach obywatelstwa. Czyli dla przykładu, kiedy przybędzie do nas do pracy osoba z Ukrainy, no to zarówno weryfikowana jest w rejestrze sprawców, to jest jedno, jest weryfikowana w polskim krajowym rejestrze karnym i jest, powinna także nam przedstawić zaświadczenie z ukraińskiego krajowego rejestru karnego i to dotyczy obywateli jakiegokolwiek państwa na świecie, których zatrudniamy właśnie w swoich murach. No i poza tym zarówno Polak, jak i cudzoziemiec powinien nam przedstawić oświadczenie o krajach zamieszkania, czyli jest to oświadczenie, w którym ten kandydat deklaruje, że w ciągu ostatnich 20 lat mieszkał tu i tu. Mieszkał przykładowo w Tajlandii, w Stanach Zjednoczonych w ciągu ostatnich 20 lat, no to wówczas powinien także z tej Tajlandii, Stanów Zjednoczonych, czyli tych krajów, w których zamieszkiwał, także przedstawić to znaczy informacje z krajowych rejestrów karnych i ustawodawca przewiduje dwa wyjątki, kiedy takiej informacji się nie przedstawia, a zamiast tego przedstawia się oświadczenie. Jest to sytuacja, kiedy kraj nie prowadzi rejestru, bądź też nie wydaje informacji z rejestru. Oczywiście troszeczkę wykładnia może to jest rozszerzające, ale w mojej ocenie także są pewne jakieś wyjątki, w których możemy dopuścić uzyskanie, złożenie oświadczenia zamiast zaświadczenia. Będzie to z pewnością sytuacja, kiedy ta osoba jest na przykład w kraju pochodzenia prześladowana pod względem politycznym i jest to dla tej osoby jakieś utrudnienie, żeby tam się stawić i pobrać takie zaświadczenie, bądź też na przykład w tym kraju toczy się wojna. Wówczas też myślę, że moglibyśmy informacje z rejestru też zamienić oświadczeniem. Oczywiście przepisy są cały czas w fazie doprecyzowania i pewnie to się jeszcze może troszeczkę nam bardziej klarować na przestrzeni czasu. To pierwszym aspektem, który tam się powinien znaleźć, to jest Kodeks Bezpiecznych Relacji Personel-Dziecko. Tą kursywą to macie Państwo wyimek z ustawy taki dosłowny, tak? Czyli jakby tytuł wyboldowany jest mój, ale tutaj kursywą to jest ustawy. I to ten Kodeks Bezpiecznych Relacji ma zapewnić, aby wszystkie osoby pracujące w podmiocie wiedziały, co to znaczy traktowanie dziecka z szacunkiem, bez przemocy i za jakie zachowania uważamy za niedopuszczalne. Jest to bardzo ważne, bo też jak Państwo sobie nawet porozmawiacie ze swoimi kolegami, koleżankami, no to zauważycie, czy też z doświadczenia życiowego wiecie, że nie wszyscy mamy jednakowe rozumienie różnych zasad takich społecznych, moralnych, dlatego też ważne jest ich po prostu uwspólnienie. Drugim wymogiem, drugim zapisem, który musi się znaleźć w standardach, jest procedura interwencji. Służy to temu, żeby jakby każdej osobie, niezależnie od tego, jakie stanowisko na jakim pełni w danym podmiocie, na jakim poziomie organizacyjnym się znajduje, jakie ma duże doświadczenie też życiowe, zawodowe, umożliwić odpowiednie zareagowanie w przypadku zauważenia krzywdzenia dziecka. Dlatego też procedura interwencji powinna określać dokładny schemat działania i także z uwagi na różne rodzaje krzywdzenia, tak? Czyli procedura powinna, nie może być lakoniczna na pewno, ponieważ lakoniczna procedura nie mówi nam absolutnie nic, czyli jakby procedura brzmiała: osoba, która zauważa krzywdzenie, jest zobowiązana to zgłosić służbom, to, no, to nie mówi nam absolutnie nic, tak? Więc podobnie tak jak te uwspólnione zasady wcześniej, na tym slajdzie wcześniejszym wymogu Kodeksu Bezpiecznych Relacji, to tutaj mamy
po prostu uwspólnione zasady interwencji, bo nie każdy też musi mieć wiedzę właśnie i doświadczenie, która pozwoli mu świadomie i tak jakby odpowiednio co do tego rodzaju i krzywdzenia, którego dziecko doznaje, zareagować. Dlatego też ten schemat działania ma przeciwdziałać dezorientacji i właśnie braku reakcji, bo jeżeli nie wiemy, nie reagujemy i nie jest tak, że wszyscy rodzimy się, czy też wychodzimy ze szkoły z tą wiedzą dotyczącą właśnie reagowania, tylko to musi być dostępne dla każdego, niezależnie od wiedzy, doświadczenia, czasu czy woli reagowania. To musi być wiedza, która też istnieje w organizacji, czyli jest wiedzą spisaną, nie jest taką wiedzą, powiedzmy, zapisaną w zeszycie pana X czy pani Y, którzy gdy odejdą na emeryturę, gdy zachorują, czy wyprowadzą się, zwolnią się po prostu z naszej organizacji, z naszego podmiotu, to ta wiedza zniknie, tak? To spisanie procedur interwencji gwarantuje, że one zostaną przeprowadzone i przeprowadzone do końca, niezależnie od tego, kto to ma właśnie robić, kto to robi, kto krzywdzenie dziecka zauważył. I oczywiście możemy mieć takich superbohaterów w swoich murach, pielęgniarki na przykład środowiskowe, które wiedzą, co robić, no ale pamiętamy o tym, że jeżeli ich zabraknie, na przykład tej konkretnej, bardzo doświadczonej osoby, to ta wiedza zniknie, a ta wiedza ma pozostać niezależnie od tego, kto te obowiązki wykonuje. Następny slajd poproszę. To jest też bardzo ważne, żeby przeciwdziałać rozproszeniu odpowiedzialności, no to wskazujemy w standardach, czyli w tych naszych spisanych zasadach, osoby odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń, to jest jedno, i za składanie zawiadomień, czyli informowaniu, tak szerzej mówiąc, informowaniu służb uprawnionych, bo oczywiście rodzaj zawiadomienia zależy od typu krzywdzenia, jakiego dziecko doznaje. Może to być zawiadomienie oczywiście o popełnieniu przestępstwa, informacja do sądu opiekuńczego, bądź też wszczęcie procedury niebieskiej karty, do której oczywiście służba zdrowia jest uprawniona. Następny slajd. Oczywiście musimy też pamiętać o dokumentowaniu zgłoszeń, bo wielowymiarowo to nam się przyda. Nie może być tak, że nawet przeprowadziliśmy udaną interwencję, ale to wszystko pozostało wiedzą taką ustną, niespisaną nigdzie. I spowodowało to, że po prostu wnioski z tej interwencji się rozpłynęły i z czasem nie. To znaczy, dokonując czasem obowiązkowego monitoringu standardów, o czym za chwilę powiem, my nie będziemy mieli wiedzy z tej czy innej interwencji. To tak nie może być, ponieważ dokumentowanie interwencji ma służyć przede wszystkim no jakby stworzeniu takiej pamięci organizacji i wyciąganiu wniosków, czyli wyciąganie wniosków interwencji, przyjrzenie się tej procedurze z lotu ptaka na etapie monitorowania standardów jest bardzo ważne, ponieważ pozwoli nam przyjrzeć się, co działa, co nie działa, co możemy jeszcze poprawić. Oczywiście jakby dokumentowanie służy też przepływowi informacji pomiędzy profesjonalistami. No i ta już wspomniana przeze mnie ewaluacja standardów, to jest takie założenie ustawodawcy, też propagowane przez nas, że nie może być tak, że standardy to jest taki kolejny dokument, mamy ich 1 500 000, prawda, tak w cudzysłowie, który wisi sobie w gablotce i nikt się mu nie przygląda i w sumie tylko każdy go odhacza ptaszkiem, czy się zapoznał, ale nikt nie wie, co tam do końca było, troszeczkę zmurszało i przysypany kurzem, tak, to nie o to chodzi, tylko standardy mają być właśnie dokumentem, któremu my się krytycznie przyglądamy co 2 lata. Tak to ma wyglądać, że aktualizujemy je oczywiście pod kątem wymogów prawnych, bo ja nie mogę Państwu dzisiaj zagwarantować, że prawo się nie zmieni i nie będzie tam dopisane, że jeszcze coś trzeba w standardach uwzględnić. To jest oczywiście jedno. Ale drugie jest to, że pytamy nasz personel, pytamy odbiorców naszych usług, pytamy dzieci, pytamy rodziców, pytamy personel medyczny, administracyjny, personel porządkowy i co sądzą, co wiedzą o standardach i co działa, co nie działa, czy mają jakieś inne uwagi, obserwacje, które mają właśnie służyć ulepszeniu tego dokumentu, żeby on był dostosowany do Państwa realiów i też, żeby był dokumentem żywym i działającym. I wspomniane wcześniej dokumentowanie
Zgłoszeń też mówi nam jedną rzecz, że jeżeli nie mamy żadnych zgłoszeń udokumentowanych, to też jest informacja, czyli jakby chodzi o to, żebyśmy się krytycznie standardom przyglądali i ich działaniu wielowątkowo, czyli jeżeli nie mamy zgłoszeń, jest to też niepokojąca informacja. Lepiej mieć zgłoszenia, które się nie potwierdziły, niż nie mieć żadnych zgłoszeń, bo to znaczy, że na przykład procedury nie działają, a może nie są znane i temu się też musimy przyjrzeć, jaki jest dokładnie powód tego, że nie działają. Następny slajd. Ale oczywiście też nie może być tak, że napiszemy dokument i nawet wyznaczymy osobę, która monitoruje jego funkcjonowanie co te 2 lata i jesteśmy z siebie zadowoleni, to też nie jest tak do końca. Oczywiście musimy z tym dokumentem zapoznać nasz personel i spowodować, że on będzie świadomy, no jakby świadomy treści i też mądrego funkcjonowania standardów. Co ja przez to rozumiem? Właśnie trzeba wskazać po pierwsze osobę, która będzie odpowiedzialna za przygotowanie personelu jednostki do stosowania standardów i określić zasady przygotowania tego personelu oraz sposób dokumentowania tej czynności. To oczywiście też jest zapis dość szeroki i zostawiony do Państwa potrzeb, tak? Można go dostosować do swoich potrzeb i na przykład wskazać, że raz na jakiś czas jest dla nowego personelu prowadzone szkolenie, może to jest jakiś e-learning, może nawet, nie wiem, wskazujecie Państwo, że każdy kandydat w procedurze takiej onboardingu, każdy kandydat dostaje link do webinaru Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę i się z nim zapoznaje jako taką bazę wiedzy i potem zapoznaje się z dokumentem waszych standardów i może, a nie musi przechodzić test, a może po prostu ma osobę właśnie tą odpowiedzialną za edukację, z którą może się skontaktować i swoje wątpliwości odbić. Tak, ważne jest, żeby ten aspekt edukacji personelu obok właśnie tego monitoringu standardów się tam znalazł po to, żeby ten dokument był właśnie żywy, a nie wiszący w gablotce i zakurzony. Ja to mówię, że standardami trzeba się chwalić, czyli trzeba je pokazywać na zewnątrz. Oczywiście nie w jednostce takiej medycznej, ale w innej spotkałam się z sytuacją, że władze tej jednostki powiedziały, że nie wolno go wynosić ani kserować. To nie o to chodzi, właśnie wprost przeciwnie. Dokumentem standardów trzeba się dzielić, czyli trzeba go udostępniać zarówno dzieciom, jak i w formie do nich dostosowanej, jak i rodzicom. Dzieci powinny wiedzieć, do kogo w podmiocie mają się zgłosić, jeżeli coś ich tam właśnie niepokoi w kontekście ich bezpieczeństwa. Jeżeli chodzi o rodziców, no to też oczywiście tworzymy w ten sposób kulturę organizacji, która na pierwszym miejscu stawia dobro dziecka i też edukujemy ich trochę, jakby kierunkujemy ich zachowania poza podmiotem. Oczywiście też komunikujemy pod kątem wizerunkowym w ten sposób, że prawa dzieci i dobro dzieci jest dla nas ważne. Takie minimum, które trzeba zrobić, oczywiście, jeżeli ktoś ma stronę internetową, no to jest umieszczenie na swojej stronie internetowej właśnie treści standardów. Trzeba wywiesić w lokalu i to oczywiście w wersji takiej dorosłej i wersji dla dzieci i o tym jeszcze będziemy mówić później, no ale naturalnie wersja dla dzieci jest skrócona też dlatego, że nie wszystkie aspekty standardów dzieci interesują. Następny slajd. Oczywiście w sytuacji, kiedy dzieci przybywają w grupie, a nie incydentalnie, czyli to może mieć miejsce właśnie na przykład na oddziałach, no to wtedy też muszą powstać zasady bezpiecznych relacji, abyśmy zadbali o przestrzeń wolną od przemocy rówieśniczej, która jest bardzo poważnym problemem, jak widzieliście Państwo na tych początkowych slajdach omawianych przez Urszulę, że w zasadzie teraz przemoc rówieśnicza wybija się w Polsce na prowadzenie, więc jeżeli mamy sytuację, że dzieci właśnie przybywają w grupie, a nie na przykład w poczekalni tylko i wyłącznie do specjalisty, no to wówczas te zasady bezpiecznych relacji dziecko-dziecko muszą powstać. Następny slajd to jest bezpieczny dostęp do internetu, czyli tutaj dbamy, że jeżeli udostępniamy dzieciom internet, no to musimy podjąć środki techniczne, które mają zablokować
zablokować ich dostęp do stron nieodpowiednich. Głównie dochodzi o strony stanowiące pornografię, tak? To przede wszystkim, czyli dbamy, nie chodzi tylko o takie sytuacje, kiedy mamy komputer na przykład z wolnym dostępem, bo zdaję sobie sprawę, że takie sytuacje nie występują w podmiotach medycznych, ale na przykład sieć Wi-Fi udostępniamy, no to też ta sieć musi być zablokowana właśnie przed dostępem do takich stron, które mogą wywołać negatywne skutki psychofizyczne u dziecka. Następny slajd. No i oczywiście mamy też plan wsparcia po ujawnieniu krzywdzenia. To też się musi znaleźć w standardach. I co to znaczy, po co to do końca jest? No to oczywiście ustawodawca też znowu pozostawił dość duży margines swobody co do ustalenia tego planu wsparcia, mając świadomość, że nie każdy ma na przykład na swoim pokładzie pedagoga lub psychologa, ale też chodzi o to, żeby dziecko krzywdzone nie pozostało bez wsparcia. I gdzieś nie błądziło razem z tym swoim rodzicem niekrzywdzącym na przykład i odbijało się od drzwi do drzwi, więc warto takie minimum, które uważamy jako plan wsparcia dziecka po ujawnieniu krzywdzenia, to jest przynajmniej poinformowanie o liście instytucji, organizacji, do których można się skierować po specjalistyczną pomoc. To jest takie minimum, ale trzeba to zawrzeć. Oczywiście też trzeba zawrzeć i jakby sytuację dzieci ze specjalnymi potrzebami. Jaka jest intencja tego przepisu? Widzicie tu Państwo tą kursywą, tak jak mówiłam na początku, sytuacja dzieci niepełnosprawnych, a dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. To jest wprost z ustawy. I chyba najlepszym obrazem będzie właśnie historia Kamilka z Częstochowy, którego imię nosi, jakby społecznie została... Jakby ta ustawa właśnie nosi jego imię z powodu społecznego nacisku, bo chłopiec cierpiał na afazję, czyli nie komunikował się z otoczeniem za pomocą mowy. I teraz wyobraźmy sobie, że jakiś specjalista podjąłby ten wysiłek, czyli zaopatrzyłby się w narzędzia, które właśnie pomogą mu tę alternatywną na przykład komunikację z tym dzieckiem przeprowadzić, bądź też spróbowałby skorzystać z pomocy specjalistów innych, którzy właśnie na takiej alternatywnej komunikacji się znają, no to wówczas być może dowiedziałby się właśnie, że chłopiec poddawany jest ciężkiemu krzywdzeniu ze strony swojego ojczyma. Ale tak nie było i chłopiec właśnie na przykład regularnie uciekał tam kilka razy przed tym najcięższym tutaj poparzeniem, którego doznał ze strony ojczyma. Uciekał i był kilka razy i kilka razy policja go właśnie odwoziła do tego domu, nie próbując się nawet dowiedzieć, co tam, jaka była do końca jego motywacja do tej ucieczki. No i właśnie jakby tu intencją przepisu jest to, że to ta odpowiedzialność za dogadanie się z dzieckiem stoi po stronie dorosłych. Czyli to nie jest tak, że chłopiec, teraz Kamilek z Częstochowy, miał rysować na przykład dziecko i dorosłego człowieka i pokazywać dorosłym i próbować wytłumaczyć, że właśnie go ojczym krzywdzi bardzo ciężko, tylko ta odpowiedzialność i uważność ma być po stronie dorosłych, żeby oni spróbowali z każdym dzieckiem się porozumieć, także z tym ze specjalnymi potrzebami, a każde dziecko miało możliwość właśnie zakomunikowania bezpiecznemu dorosłemu, że coś się złego dzieje w jego życiu, że dzieje mu się krzywda. To jest bardzo ważne i żeby ta droga komunikacji istniała, nawet jeżeli dziecko jest w sytuacji takiej specjalnej, że potrzebuje wspomaganej komunikacji, to jest to wciąż nie po stronie dziecka, tylko po stronie naszej jako dorosłych, żeby się z nim dogadać. Następne. Tu macie Państwo listę podmiotów uprawnionych do kontrolowania tutaj standardów. Podstawową kwestią, która podlega kontroli, jest oczywiście ich istnienie, tak? Czy one istnieją, czy one funkcjonują, a funkcjonują w jaki sposób, to na przykład będzie sprawdzała inspekcja pracy, sprawdzająca, przeglądając akta osobowe pracowników, czy przypadkiem właśnie w tych aktach osobowych znajdują się wydruki ze sprawdzenia w rejestrze sprawców.
Oczywiście wśród uprawnionych do weryfikacji, czy podmiot posiada standardy, jest też NFZ, który będzie to robił w procesie jakby zawierania kontraktów. Mamy oczywiście organ zarządzający lub nadzorujący, czyli na przykład organ, może to być też jednostki samorządu terytorialnego, który jest organem na przykładowo tworzącym dany szpital, więc to ta możliwość weryfikacji została, jak widzicie Państwo, określona bardzo szeroko. Następny slajd, proszę. I to są tutaj kary, ale ja bym na tym slajdzie, ale ja bym się bardzo na tych karach nie chciała skupiać, bo jak widzicie Państwo, one są dość symboliczne, jednak bym powiedziała, bo ustawodawcy nie zależy na tym, żeby państwa teraz karać. To nie jest tak, że 15 sierpnia właśnie, kiedy już trzeba będzie mieć te standardy, bo o tym rzeczywiście nie wspomniałam dość jasno na początku, że jest 6 miesięcy na dostosowanie się, czyli wdrożenie standardów do swojej praktyki organizacyjnej, że minie te 6 miesięcy i nagle kontrolerzy będą jak szaleni biegać tutaj po państwa jednostkach i sprawdzać i wlepiać kary. Tak to jakby mówiąc kolokwialnie tak nie będzie wyglądać. Te kary są, no, w mojej ocenie symboliczne i nie bez przyczyny, bo to też chodzi o to, żebyśmy my wszyscy, jako profesjonaliści pracujący z dziećmi, przyjęli na siebie tą odpowiedzialność, tak? Czyli my nie robimy to dlatego, że a, ustawodawca każe, b, są kary i nie chcemy ich płacić, tak? Przykładowo, czy chcemy ich uniknąć. To nie powinna być nasza podstawowa motywacja. Podstawową motywacją jest przeorientowanie systemu na mądrą prewencję i profilaktykę krzywdzenia dzieci, albo jeżeli do krzywdzenia dojdzie, to minimalizowania jego skutków. I wasza rola, państwa rola jako profesjonalistów zawodów medycznych oczywiście została już jakiś czas temu przez ustawodawcę dostrzeżona, chociażby przez to uprawnienie w zakresie niebieskiej karty, tak? To jest jakby bardzo ważna część tutaj waszych obowiązków zawodowych, ponieważ to wy, tak jak też wspominała Urszula, macie możliwość obejrzenia dziecka w taki sposób, który często inne zawody po prostu nie mają, więc to jest bardzo ważne i jakby przeorientowanie tego wyczulenia systemowego na profilaktykę też ma tutaj miejsce, więc jakby te standardy, no są faktycznie te kary, one są, przykładowo tutaj jest grzywna, jeżeli chodzi o brak standardów, ponowny brak standardów, to grzywna jest wyższa, grzywnę płaci oczywiście podmiot odpowiedzialny za wdrożenie, czyli tutaj kierownik jednostki. Mamy też kary za dopuszczenie osoby umieszczonej w rejestrze, czy też niesprawdzenie osoby w rejestrze, gdzie to są wykroczenia, czy wreszcie mamy dopuszczenie osoby do pracy z dziećmi pomimo orzeczonego wobec niej zakazu zajmowania stanowisk. Tak? To jest rzeczywiście najpoważniejsza tutaj kara, największa, bo to jest przestępstwo oraz dość spora nawiązka na rzecz Funduszu Sprawiedliwości, no ale to nie jest to, tak, ja jeszcze raz to powtórzę, nie skupiamy się na karach w tym procesie, tylko skupiamy się na idei, bo takie, ja też jakby lubię przyjmować w takich spotkaniach z profesjonalistami dwa trochę może symboliczne, ale momenty graniczne w ochronie dzieci w Polsce i przypominamy sobie sprzed lat, naprawdę sprzed wielu lat, sprzed 12 lat mamy sprawę Madzi z Sosnowca, małej dziewczynki, która tu zginęła z rąk swojej mamy. No i ta mama była skazana na bardzo poważną karę. Jest to 20 lat, 25 lat pozbawienia wolności. Bardzo karę surową, ale tak jak widzieliście Państwo, śledząc doniesienia medialne, tych dzieci ginęło z roku na rok tyle samo, można powiedzieć. W niektórych latach nawet troszeczkę więcej. Był taki miesiąc, kiedy 5 dzieci aż w Polsce zginęło z rąk swoich na przykład rodziców i opiekunów. Więc tutaj zmieniając, wyczulając ten system, my staramy się po prostu takim przypadkom przeciwdziałać. Jeżeli dojdzie do krzywdzenia dziecka, to zmniejszamy jego zakres, czyli już nie czytamy o tym dziecku, miejmy nadzieję, w mediach, że poniosło ciężki uszczerbek na zdrowiu, bądź też właśnie straciło życie, tylko w momencie wystąpienia na przykład przemocy domowej, chociaż oczywiście nie tylko przemocy
przemocy domowej podlegają dzieci, no to ta reakcja jest dużo szybsza i gdzieś występuje ten efekt skali i być może odpowiednie rozstrzygnięcia wtedy sąd rodzinny no jakby wyda, mając między innymi od państwa informacje o sytuacji dziecka, która na przykład przeważy szale. No i podsumowując, co mamy w ustawie, no to mamy przede wszystkim obowiązek weryfikacji niekaralności osób przyjmowanych do pracy w dwóch rejestrach, czyli dwóch co najmniej, jeżeli chodzi o obywateli polskich, czyli mamy Krajowy Rejestr Karny, Rejestr Sprawców Przestępstw na tle seksualnym i ewentualnie zagraniczne rejestry. Mamy obowiązek przyjęcia standardów, w których uwzględniamy kodeks bezpiecznych relacji personel-dziecko oraz dziecko-dziecko, jeżeli mamy do czynienia z rówieśniczymi kontaktami w skali nieincydentalnej, mamy procedury interwencji i osoby odpowiedzialne za prowadzenie tych interwencji, mamy zasady monitoringu standardów, czyli przyglądania się im treści nie tylko pod kątem aktualności z przepisami prawa, ale także pod kątem ich adekwatności do potrzeb naszej placówki. Mamy osoby wyznaczone, odpowiedzialne za przygotowanie personelu, czyli edukację personelu w zakresie stosowania standardów i mamy też plan wsparcia dziecka, które doświadczyło krzywdzenia, a także udostępnianie standardów rodzicom i dzieciom i zasady dostępu do internetu, jeżeli nas to dotyczy. Dzięki wielkie, Kasiu. To po tej dużej dawce informacji na temat tego, czego dokładnie wymaga od nas ustawa, możecie Państwo mieć bardzo różne myśli, że bardzo dużo tego, że dotyczy to bardzo różnych obszarów działania placówki, podmiotu leczniczego. No i że jest to też bardzo ogólne. To, że ustawa formułuje poszczególne wymogi w sposób taki właśnie bardzo ogólny, z jednej strony no jest takim minusem, bo z reguły potrzebujemy bardziej szczegółowych wskazówek i instrukcji, ale z drugiej strony to jest dobra wiadomość, ponieważ tak jak już kilkakrotnie wcześniej było powiedziane i będziemy wracać do tego jeszcze wiele razy, również w ustawie zapisany jest ten obowiązek i ta idea, że standardy powinny być dostosowane do charakteru i rodzaju placówki lub działalności. Gdyby one były opisane w sposób zbyt szczegółowy, mogłoby się okazać, że w jakiś sposób wiążą nam ręce, że są po prostu, nie uwzględniają jakby wszystkich aspektów działania placówek ochrony zdrowia. Możecie się też Państwo zastanawiać, czy to jest w ogóle możliwe, żeby wprowadzić w organizacji wszystkie te zapisy. I teraz właśnie chciałyśmy podzielić się już praktycznymi doświadczeniami, bo tak, jest to możliwe. Jak już wcześniej mówiłam, w fundacji od kilkunastu lat pracujemy ze standardami i już wiele tysięcy podmiotów takie standardy wprowadziło, zanim jeszcze stały się one obowiązkiem ustawowym. Można to zrobić, jest to na pewno duże wyzwanie, ale dysponujemy też różnego rodzaju narzędziami do tego, aby właśnie przeprowadzić taki proces dostosowania standardów do specyfiki konkretnego miejsca. Pierwszą naszą taką rekomendacją jest to, aby standardy wprowadzić w formie polityki ochrony dzieci, takiego kompleksowego dokumentu, w którym zawieramy wszystkie te zapisy będące właśnie realizacją tych wymogów ustawowych. Jest to dokument, który
który może bazować na tej wiedzy, którą już w podmiocie mamy, bo kwestia ochrony dzieci przed krzywdzeniem jest już teraz rozwiązywana w placówkach w bardzo różny sposób. Są procedury interwencji, są osoby wyznaczone do interweniowania, jest to wiedza, z której można skorzystać, ale właśnie sformułowanie takiej polityki ułatwi zebranie tego wszystkiego w jednym miejscu, ułatwi monitorowanie tego, jak działają standardy, ale też może być takim ważnym sygnałem zarówno dla pracowników wewnątrz podmiotu, jak i na zewnątrz, że dobro dzieci i ich ochrona przed krzywdzeniem są dla nas taką ważną wartością, wokół której organizuje się działanie całego podmiotu. W jaki sposób można przystąpić do tworzenia takiej polityki? Po pierwsze, chciałyśmy zachęcić do skorzystania z podręcznika, który znajduje się na naszej stronie i jest takim właśnie poradnikiem, krok po kroku, jak się w ogóle do tego zabrać, żeby standardy takie właśnie żywe, odpowiadające na to, jak wygląda codzienna praca w naszej placówce, opracować. Dobrym rozwiązaniem jest powołanie grupy roboczej. Dobrze, jeżeli w jej skład wchodzą osoby z bardzo różnych obszarów działania podmiotu, zwłaszcza przy bardzo takich dużych, złożonych strukturach, jak jakieś szpitale wielospecjalistyczne czy duże ZOZ-y, które same mają co najmniej kilkanaście różnych jednostek, też o różnym zakresie działania. Są też wyspecjalizowane osoby, które mają doświadczenie na przykład w prawie pracy i mogą zostać wyznaczone do opracowania tych kwestii związanych z bezpieczną rekrutacją personelu. Takim szczególnie ważnym zadaniem, zanim w ogóle jeszcze zaczniemy pisać politykę, to jest audyt czy ocena ryzyka, taka dokładna diagnoza miejsca, placówki, w której pracujemy. Bo jeżeli przyjrzymy się temu, w jakich miejscach w naszej placówce przebywają dzieci, z kim mają kontakt, w jakim są wieku, jakie są ich potrzeby, jakie są potrzeby pracowników, to łatwiej nam będzie kolejne elementy standardów dostosować właśnie do tego specyficznego ryzyka, które występuje w danym obszarze. I też na naszej stronie i w podręczniku znajdziecie Państwo takie narzędzie, które pomoże dokonać takiego audytu czy identyfikacji tych obszarów ryzyka. Ale tutaj chciałam tak na przykład pokazać, jakich to obszarów może dotyczyć. No po pierwsze personel, czyli to, które osoby z szeroko rozumianego personelu zatrudnionego w podmiocie mają bezpośredni kontakt z dziećmi, a które tylko incydentalny, jak jest on intensywny. Partnerzy, czyli na przykład różnego rodzaju podmioty, z którymi placówka współpracuje, na przykład organizacje pozarządowe, wolontariusze, osoby, które przy okazji różnych eventów mają wstęp na teren podmiotu, mogą się po nim poruszać, mają dostęp do dzieci. Podobnie z dostawcami usług, czy właśnie używaną komunikacją i technologią, zarówno udostępnianą dzieciom, jak i na przykład stosowaną przy monitorowaniu podmiotu. Warto się też przyjrzeć temu, jak wygląda w ogóle architektura placówki, tak? Czy na przykład jest to szpital, w którym pacjentami są wyłącznie dzieci?
Czy jest to podmiot, w którym dzieci zawsze przebywają ze swoim rodzicem bądź opiekunem? A może jest to placówka, w której te szlaki komunikacyjne dzieci i dorosłych nie są porozdzielane i w związku z tym należałoby zwrócić większą uwagę na to, jakie osoby mają do dzieci dostęp. Więc to jest na pewno taki obszar, któremu warto się przyjrzeć, bo od tego również zależą te decyzje związane z wprowadzaniem obowiązku weryfikacji osób pracujących z dziećmi, ale też jeżeli dokonamy takiego przeglądu w ogóle wszystkich osób, które pracują w podmiocie, to też na innych etapach tworzenia standardów będziemy wiedzieli, kogo warto zapytać o zdanie albo kogo skonsultować, na przykład przy opracowywaniu zasad bezpiecznych relacji, o czym będę mówiła za chwilę. Elementem też takim wstępnym, przed jakby już spisaniem tych standardów, powinna być też taka diagnoza wiedzy na temat przemocy wobec dzieci i na temat tego, na jakie jej symptomy powinniśmy reagować wśród pracowników podmiotu, bo kwestie związane z rozpoznawaniem przemocy w różnym stopniu są obecne w programach kształcenia zawodów medycznych. Poza tym do takiego odpowiedniego reagowania na symptomy przemocy zobowiązane są nie tylko osoby wykonujące zawody medyczne, ale też wszyscy pracownicy podmiotu. Więc warto na początku sprawdzić, na przykład za pomocą badania ankiety skierowanej do personelu, czy wszyscy mamy takie samo rozumienie zjawiska przemocy wobec dzieci, a także jakie są konkretne potrzeby, być może edukacyjne personelu, i wtedy w ramach wdrażania standardów w organizacji, w instytucji możemy również odpowiednio do tych potrzeb zaprojektować działania szkoleniowe, tak żebyśmy właśnie to rozumienie przemocy było taką wspólną rzeczą, wspólnym punktem wyjścia, jednakowym dla wszystkich osób, które pracują w danej placówce. No i teraz tutaj na slajdzie macie Państwo informacje, co powinno zawierać się w polityce ochrony dzieci. Te elementy z gwiazdkami to są na takie dodatkowe treści, których przyjęcie my rekomendujemy, bo jak rozmawialiśmy na początku, to minimum, które wymaga ustawodawca, to tego nie zawiera na przykład słowniczka, ale to jest minimum. A dodatkowo jakby tak istnienie tego wstępu, czyli preambuły, objaśnienia pojęć pozwala nam uwspólnić chociażby takie pojęcia jak personel, co to znaczy personel i do kogo się stosuje zasady wskazane w standardach, po to, żebyśmy mieli jasność właśnie na etapie takim już zatrudniania konkretnej osoby się nie zastanawiali, tylko właśnie uwspólnili sobie, że przykładowo stosuje się to do wszystkich pracowników zatrudnionych w danym szpitalu dziecięcym, bądź też do pracowników mających kontakt z dziećmi w przypadku innego typu placówek. My omówimy na kolejnych tutaj etapach naszej prezentacji dwa aspekty, czyli takie kluczowe w naszej opinii elementy, czyli zasady bezpiecznych relacji i procedury interwencji. Tu mamy przykład polityki ochrony dzieci stworzonej podczas prowadzonego przez nas w ubiegłym roku pilotażu w Warszawskim Szpitalu Dziecięcym. To jest taka wersja skrócona, zawiera najważniejsze aspekty, elementy, które są dotyczące pracowników, które są po prostu podlinkowane, tak? Czyli rozwinięcie tych konkretnych tematów, czyli tutaj macie Państwo procedurę interwencji, one są podlinkowane już w takiej szerszej formie, tam dalej są rozwinięte, ale to jest taka, powiedzmy, skrócona polityka, która zawiera odesłania do innych potrzebnych dokumentów.
Teraz powiem parę słów o zasadach bezpiecznych relacji. Dorosłe dziecko. To jest taki papierek lakmusowy tego, czy cały ten proces tworzenia standardów rzeczywiście został dostosowany do specyfiki podmiotu. Więc tutaj przestrzegamy przed korzystaniem też z takich gotowców bez przemyślenia dokładnie tego, jakie są potrzeby dzieci, pacjentów korzystających ze świadczeń konkretnie w naszym podmiocie. Bo oczywiście możemy sobie wyobrazić, że wpiszemy na przykład zakaz kontaktu fizycznego między dorosłym a dzieckiem w takie zasady, natomiast w ten sposób no, po prostu będzie to kompletnie oderwane od rzeczywistości w sytuacji, kiedy badanie fizykalne dziecka jest jakimś nieodłącznym elementem świadczenia mu usługi medycznej. Więc czym są te zasady bezpiecznych relacji, czy zasady bezpiecznego kontaktu między dorosłymi a dzieckiem w kontekście placówek ochrony zdrowia? One przede wszystkim określają, czym jest taka profesjonalna relacja dokładnie w kontekście waszej profesji i w kontekście waszej placówki, czyli wyznaczają taką granice takich profesjonalnych zachowań i taką bezpieczną przestrzeń, w której nie są przekroczone ani granice dziecka, ani granice dorosłego. One mogą przynieść też takie wskazówki działania w takich sytuacjach, kiedy właśnie mamy różnego rodzaju obawy i wątpliwości, na ile można sobie pozwolić na jakiś bliższy kontakt czy relacje z dzieckiem bądź z jego rodzicem, opiekunem. Więc dobrze, żeby to było rzeczywiście przemyślane w kontekście konkretnej placówki. Pojawiają się też takie pytania, że właściwie po co są te zasady bezpiecznych relacji, skoro mamy prawa pacjenta i takie podstawowe zasady etyki zawodowej również są sformułowane w innych dokumentach i że tego rodzaju zapisy mogą być nadmiarowe. Oczywiście zasady bezpiecznych relacji mogą odnosić się do praw pacjenta na przykład, ale mogą być o wiele bardziej szczegółowe niż te zapisy, którymi do tej pory się kierowaliśmy, tak? Bo na przykład prawo do poszanowania godności czy intymności. To są też bardzo ogólne pojęcia, a przy tworzeniu zasad bezpiecznych relacji ważne jest, aby zastanowić się, co to dokładnie oznacza w naszej codziennej praktyce, w interakcjach między dorosłymi a dziećmi, na czym to poszanowanie na przykład godności czy uwzględnienie podmiotowości dziecka mogłoby polegać. Takie przykładowe obszary, które mogą zostać właśnie w tych zasadach uregulowane, to jest właśnie to kwestie związane z kontaktem fizycznym z dzieckiem. Na przykład oczywiście w kontekście medycznym jest on jak najbardziej dopuszczalny, natomiast można się zastanowić na przykład, w jakich warunkach odbywa się badanie, czy rzeczywiście ta godność dziecka jest tutaj na pierwszym miejscu. Możemy przeanalizować właśnie okoliczności wykonywania czynności medycznych i pozamedycznych. W zależności od specyfiki placówek, kanały komunikacji z dziećmi, czy na przykład komunikujemy się z dziećmi prywatnymi kanałami komunikacji. O ile w przypadku, nie wiem, przychodni pediatrycznej wydaje się to kompletnie jakby niepotrzebne i jakby takiego w ogóle pytania nie ma, no to już w przypadku ochrony zdrowia psychicznego, gdy mamy do czynienia z dzieckiem w kryzysie, takie pytanie, czy podać numer telefonu do kontaktu, może się pojawić. I taką sytuację też warto sobie przemyśleć, na ile ona, co należy zrobić, aby ona była bezpieczna, zarówno dla dziecka, jak i dla profesjonalisty, i te kwestie zapisać, uwzględnić w zasadach bezpiecznych relacji.
Tutaj chciałam pokazać przykładowe takie zasady bezpiecznego kontaktu, które właśnie zostały wypracowane w trakcie pilotażu w szpitalu dziecięcym i też parę słów o tym, jak to zrobić. Te zasady powstały oddolnie. One zostały stworzone przez pracowników szpitala w trakcie kilkugodzinnego warsztatu. To były osoby z bardzo różnych miejsc, jakby w strukturze tego szpitala, zarówno lekarze, jak i pielęgniarki, personel pomocniczy, administracja. Wszystkie te osoby wymieniały się swoimi perspektywami i rozmawiały o tym, jakie właśnie na co chcą się między sobą jako pracownicy szpitala umówić. I zostały tutaj zawarte na przykład kwestie dotyczące poszanowania podmiotowości dziecka, czy takiego uwzględnienia jego sprawczości, ale też zasady dotyczące tych zachowań, które wspólnie pracownicy uznali za absolutnie niedopuszczalne w kontakcie z dzieckiem pacjentem, czyli na przykład straszenie, szantażowanie w celu nakłonienia do współpracy, czy mówienie dziecku nieprawdy. Tak jak było wcześniej powiedziane, niektóre elementy standardów powinny powstać również w wersji przyjaznej dla dzieci. No i tutaj są te same zasady, tylko już napisane językiem dostosowanym do potrzeb dzieci i też to, co już wcześniej, na co zwracałyśmy uwagę, znajduje się tu też taka informacja, do kogo dziecko może się zwrócić, jeżeli ktoś przekroczył jego granicę, ktoś się skrzywdził, albo jeżeli było świadkiem takiej sytuacji. I te wzory zasad też się znajdują na naszej stronie w podręczniku, także zachęcam do szczegółowego zapoznania się z nimi po webinarze. Teraz na chwilę jeszcze przyjrzymy się procedurom interwencji, w jaki sposób powinny zostać skonstruowane, żeby odpowiadać najlepiej na ten główny cel, czyli ochrona dobra dziecka, interesu dziecka. Jeżeli chodzi o procedury interwencji, no to przede wszystkim musimy pamiętać, że procedura musi wykazywać kroki, jakie każdy pracownik może podjąć niezależnie od tego, w którym miejscu w strukturze organizacji się znajduje, czyli to nie jest taka tylko sytuacja, że przykładowo, nie wiem, tylko pielęgniarki albo tylko lekarze mogą zgłaszać krzywdzenie dziecka, ale też może taka sytuacja być zaobserwowana na przykład przez salową, osobę z szatni, która powinna mieć możliwość zwrócenia uwagi na te niepokoje i jakby poinformowania osoby odpowiedzialnej za prowadzenie interwencji. Pamiętamy, że głównym celem interwencji jest zatrzymanie krzywdzenia dziecka i zapewnienie mu bezpieczeństwa. Pamiętamy o uregulowaniu różnych kategorii krzywdzenia, czyli zarówno macie możliwość, szczególnie przy dłuższym pobycie dziecka, zaobserwować przemoc domową. Oczywiście przemoc rówieśniczą w sytuacji, gdy występuje ona na oddziale, albo też ostatecznie dziecko ujawni jakąś przemoc rówieśniczą, na przykład właśnie ze szkoły i z tego powodu się znajdzie u was w poszukiwaniu pomocy medycznej. No i przemoc ze strony personelu też jest takim aspektem, więc te wszystkie trzy kierunki, z których ta przemoc może płynąć do dziecka, musimy uwzględniać i musimy też pamiętać, że są różne kategorie właśnie przemocy i niektóra przemoc jest przestępstwem, która rodzi, szczególnie przemoc seksualna wobec dziecka poniżej lat 15, która rodzi u nas u każdego obowiązek reagowania i właśnie raportowania tego uzasadnionego podejrzenia do uprawnionych służb. Oczywiście, żeby usprawnić przepływ informacji i unikać rozproszenia odpowiedzialności, to wskazujemy konkretną osobę, która jest odpowiedzialna za prowadzenie interwencji, czyli też trochę zdejmujemy ten ciężar z barków osób na linii frontu, że tak powiem bezpośrednio, czyli właśnie lekarzy, pielęgniarek, którzy na przykład mają też inne obowiązki, to żeby oni potem, prawda, po dyżurze nie biegli na pocztę i nie wysyłali
pisma, które pisali w przerwie pomiędzy pacjentami, tylko żeby oni mieli właśnie do kogo te informacje przekazać. Oczywiście procedura powinna też jakby wskazywać sposób rejestrowania przypadków. Niektóre placówki traktują to zdarzenie jako zdarzenie niepożądane, po prostu rejestrowane na tej samej zasadzie jak zdarzenia niepożądane innego typu w placówce. No i oczywiście pamiętamy o planie wsparcia dziecka, planie działań naprawczych. Następny slajd. Tutaj macie Państwo przykładową procedurę. Oczywiście procedura też powinna zawierać informacje, kiedy informujemy bezpośrednio policję, czyli już nie informujemy osoby odpowiedzialnej za interwencję, ale też bezpośrednio zwracamy się do uprawnionych służb, bo jest zagrożenie dla życia, zdrowia dziecka lub dzieci innych, na przykład u niego w domu, które pozostały, kiedy trafia do nas. Kiedy trafia do nas w wyniku właśnie krzywdzenia domowego. Następny slajd. To jest też schemat postępowania, schemat postępowania, który też warto zawrzeć w swojej procedurze po to, żeby ułatwić jego stosowanie. Tutaj podkreślam jeszcze raz, w jakiej sytuacji informujemy już bezpośrednio policję, a dopiero później informujemy osobę skazaną do prowadzenia interwencji, a w jakiej sytuacji informujemy tę osobę skazaną do prowadzenia interwencji, która potem podejmuje odpowiednie decyzje i informuje konkretne służby pod kątem innych już przepisów, czy już nie, na przykład zagrożenie życia i zdrowia dziecka, wykorzystanie seksualne, ale na przykład przemoc domowa będzie to, lub bycie świadkiem przemocy domowej jest pewnie taką sytuacją, a też się zdarza, że po prostu Państwo jako zawody medyczne zostaniecie przez takie dziecko wybrane jako osoba zaufany dorosły, do którego ujawni właśnie fakt poddawania krzywdzeniu. I tutaj mamy też tą notkę o odnotowaniu w dokumentacji medycznej faktu zidentyfikowania objawów krzywdzenia. Tutaj oczywiście pamiętamy, że w tym zakresie już istnieją jakby schematy, to znaczy przepisy dotyczące interwencji w przepisach prawa. Ustawa nie wprowadza w tym zakresie nic nowego. W przypadku ochrony zdrowia mamy do wyboru trzy ścieżki interwencji. Będzie to oczywiście poinformowanie sądu rodzinnego w przypadkach niepokojących. Wiem, że korzystacie z tego Państwo, kiedy zagrożone jest dobra dziecka. Zagrożenie dobra dziecka to możemy sobie wyobrażać jako taki trochę taki termometr, tak? Czyli czasami to zagrożenie jest tak poważne, czasami, że on jest czerwony, czasami jest jakby jeszcze żółty, ale to nie waszą rolą jest ocena jakby stopnia powagi tego zagrożenia dla dobra dziecka. Robi to sąd rodzinny i do tej powagi dostosowuje przyjęte przez siebie instrumenty, jakby decyzje ostateczne, które wydaje wobec dziecka i jego rodziny. Waszą rolą jest oczywiście poinformowanie, że występuje ta sytuacja niepokojąca, jest zagrożenie, jest coś nie tak, dobro dziecka jest tutaj w sytuacji, no nie jest priorytetem tych rodziców na przykład, lub oni nie reagują odpowiednio na sytuację, kiedy ono doznało na przykład krzywdzenia rówieśniczego czy krzywdzenia ze strony personelu, a nie otrzymało od swoich rodziców pomocy. Wreszcie to są wszelkiego rodzaju zaniedbania, zaniedbania lekarskie, zaniedbania w terapii, zaniedbania żywieniowe. Oczywiście w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa wysyłamy zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, bądź też oczywiście telefonicznie dzwonimy na numery alarmowe, w zależności od tego, pewnie od sytuacji, jej pilności, tak? Bo macie oczywiście Państwo też możliwość podjęcia decyzji o zatrzymaniu dziecka w szpitalu, jeżeli stwierdzicie, że powrót do domu narazi je na krzywdzenie. W tym przypadku trzeba powiadomić sąd rodzinny, trzeba dlatego udrożnić kanały z lokalnym sądem rejonowym, żeby właśnie wydał odpowiednie zarządzenia wskazujące na to, że trzeba zabezpieczyć dziecko i odmówić jego wydania do domu rodzinnego.
Można to załatwić po prostu telefonicznie. Ci państwo, którzy mają więcej tutaj może do czynienia z dziećmi swojej pracy codziennej, no to mają często te kanały właśnie udrożnione. Jeżeli to jest nawet weekend, to mamy sędziego dyżurnego, który właśnie stosowne postanowienie wydaje i odmawia wydania dziecka do domu. No i trzecim rodzajem interwencji jest przemoc. Niebieska karta występująca w przypadku przemocy domowej, w tym bycia świadkiem przemocy domowej przez dziecko. No to wtedy rozpoczynamy procedurę przez wypełnienie formularza Niebieska Karta A, którą następnie przekazuje się do zespołu interdyscyplinarnego, który już prowadzi procedurę dalej, tak? Czyli to jest w każdym z tych trzech przypadków najważniejsza jest reakcja, czyli po prostu puszczenie informacji dalej, która już rozpocznie działanie służb, działanie tego koła zamachowego systemu ochrony dzieci. Nie jest to tak, że macie Państwo w jakikolwiek sposób przejmować rolę tych służb i ustalać prawdziwość, nie wiem, weryfikować jakieś twierdzenie dziecka czy też innej osoby, tylko po prostu informować, a ta informacja zostanie później przeprocedowana przez służby. Co jest ważne, poza tym, tak jak wskazałam Państwu, że te podstawy prawne już tej interwencji istniały, ale teraz się troszeczkę zmieniło to, że już reagowanie na podejrzenie przemocy wobec dziecka nie pozostaje jedynie odpowiedzialnością indywidualną każdej osoby, każdego pracownika, który dostrzeże krzywdzenie dziecka, ale ten obowiązek został też jakby nałożony na organizację, czyli pracodawca musi po prostu wspierać swoich pracowników w tym, żeby oni zgłaszali, żeby właśnie ta udrożniona procedura interwencji istniała i żeby była osoba wyznaczona, która zbiera od nich te informacje, zbiera ich niepokoje i później może z pomocą zespołu, może samodzielnie dzięki swojemu wykształceniu podejmuje decyzję, jak zainterweniować dalej. No i teraz parę słów już takiego podsumowania, bo zmierzamy do końca tych treści, które chciałyśmy przekazać dzisiaj. Jak rozsądnie, to znaczy tak, aby rzeczywiście standardy były narzędziami użytecznymi dla nas dorosłych. Oraz uwzględniały dobro dziecka w tej specyfice miejsca, w którym pracujemy, jak zabrać się za wdrożenie tych standardów. Rekomendujemy taką refleksję na temat tego, jak działa nasze konkretne miejsce pracy, jakie są potrzeby dzieci, które z naszych usług korzystają i jakie są potrzeby pracy. Pracowników różnych działów i szczebli w tym obszarze właśnie wrażliwości na dobro dziecka, reagowania na symptomy krzywdzenia i podejmowania interwencji. Analizujemy te specyficzne obszary ryzyka krzywdzenia dziecka, które mogą wystąpić w naszym podmiocie. Pamiętamy o tym, że od lat już pracujemy z dziećmi i mamy ogromne doświadczenie w tym, w jaki sposób kierować się ich najlepiej pojętym interesem, więc też nie chodzi o to, żeby jakby wyzerować całą wiedzę, która jest już w danym podmiocie, w danej organizacji, ale żeby korzystać z tej wiedzy i doświadczenia i zobaczyć, jakie kanały komunikacji już działają. Jak działaliśmy do tej pory, w jaki sposób żeśmy rejestrowali podejrzenia, że dziecko jest skrzywdzone, co z tego dobrze działało, a co warto by poprawić. To wszystko są właśnie te zasoby, którymi już w swoich podmiotach Państwo dysponujecie i warto do nich sięgnąć i je wykorzystać. Dokument, który opracowujemy, czy to będzie polityka ochrony dzieci, czy w jakiejś innej formie opracowane standardy, warto konsultować z różnymi grupami pracowników, być może także z rodzicami, a także z dziećmi, na przykład zasady bezpiecznych relacji.
Tak jak było już wcześniej powiedziane, jak już przejdziemy przez to trudne zadanie, jakim jest przygotowanie standardów, to warto się nimi pochwalić i szeroko informować zarówno dzieci, rodziców, jak i partnerów, z którymi pracujemy, o tym, co to znaczy, że dobro dziecka w naszym podmiocie, w naszej placówce jest najważniejsze. Na stronie standardyfdds.pl, w takiej zakładce Standardy w działaniu, mamy bardzo wiele materiałów przygotowanych dla Państwa, które mogą być wsparciem w tym procesie wdrożenia standardów. Tutaj pokazuję okładki tych publikacji. Mówiłam już o podręczniku wdrożenia standardów, ale mamy też broszurę na temat medycznej identyfikacji krzywdzenia dzieci, na temat prowadzenia interwencji prawnej, o tym, co to znaczy, że jest się świadkiem i w jaki sposób współpracować z wymiarem sprawiedliwości w sytuacji, kiedy zostało zgłoszone podejrzenie krzywdzenia dziecka i sprawie został nadany bieg. Mamy też materiały na temat profilaktyki krzywdzenia dzieci, właśnie jako takiego ważnego zadania też zawodów medycznych. Zachęcamy oczywiście Państwa do wskazania fundacji w swoim rozliczeniu rocznym. Zbliżamy się nieuchronnie do tego momentu, kiedy kończy się czas składania PIT, dlatego też zachęcamy gorąco. Widzicie Państwo numer KRS do wpisania w swoim rozliczeniu rocznym. Tak, i na tym kończymy tą część prezentacyjną. Teraz możemy przejść do odpowiadania na Państwa pytania. Jeżeli jeszcze jakieś pytania pojawią się po naszym spotkaniu, to też zachęcam do kierowania do nas maili. Adres mailowy jest na stronie internetowej standardy.fdds.pl. I teraz już przechodzę do pytań. Pewnie będą one głównie dotyczyły kwestii prawnych, więc tutaj Kasiu do ciebie. Czy Tak. aktualnie zatrudnionych pracowników też sprawdzamy? To nie ma takiego wymogu, żeby weryfikować aktualnie zatrudnionych pracowników. Niemniej jednak to znaczy tak, weryfikujemy tylko i wyłącznie nowych. Ale jeżeli komuś się na przykład odnawia umowa co rok, no to przy tej nowej umowie traktujemy go jako nowego pracownika w naszej ocenie i weryfikujemy tę osobę w momencie właśnie, kiedy ta umowa się, nie wiem, nową umowę zawrzemy, czy też w inny sposób będziemy ją przedłużać, czy nie wiem, pracownik miał przerwę, skończyła się umowa i zawiera kolejną, no to jego też traktujemy jako nowego pracownika, pomimo że pracował pewnie u nas już parę lat. I też ja zwracam uwagę na obowiązek weryfikacji w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym. On istniał od roku 2017, więc jeżeli ktoś nie zweryfikował, nie wiem, nie wiedział o tej regulacji, to ten obowiązek jak najbardziej trzeba by było moim zdaniem dopełnić wobec tych już zatrudnionych pracowników, jeżeli nam to z różnych przyczyn umknęło, tak? No to rejestr sprawców sprawdzamy online. My jako pracodawca mamy obowiązek sprawdzić i dowodem sprawdzenia jest wydruk, czyli to jest znowu to ostatnie pytanie o tym samym, to trochę przeskoczyło mi, że czy każdy pracownik jest zobowiązany dostarczyć zaświadczenie o niekaralności, no to jest ta sama sytuacja, że to nowi mają obowiązek dostarczyć zaświadczenie o niekaralności, tak. Nowi pracownicy, współpracownicy, wolontariusze, praktykanci, stażyści, jakkolwiek Państwo ich tam nie będziecie kogo by tam nie będziecie mieli, to jak najbardziej muszą. Następne. Tak, następne pytanie, no to jest kwestia tego, którzy pracownicy podlegają temu wymogowi weryfikacji.
Czy ten obowiązek dotyczy pracowników pracujących z małoletnimi, czy wszystkich? Czy wszystkich zatrudnionych, czyli również pracowników obsługi, na przykład pani sprzątająca? I to jest takie pytanie, na które ja bym chciała odpowiedzieć Państwu, żeby w ten sposób, żebyśmy wszyscy byli zadowoleni. No to ogólnie fundacja uważa, jakby stanowisko fundacji jest takie, że jak najszerszy katalog pracowników sprawdzamy, także tych, którzy mają pośredni, możliwy, jakby potencjalny dostęp do dzieci. I jest to bardzo ważne, ponieważ wiecie Państwo, no taka sytuacja zatrudnienia osoby, która jest przestępcą seksualnym, także na jako pracownika obsługi może się zdarzyć. Może w innej trochę branży, ale zdarzyło się jakby autentyczne doświadczenia naszych uczestników naszych szkoleń były takie, że osoba z personelu takiego sprzątającego jakby nagabywała dwunastolatki i pokazywała im materiały pornograficzne, tak? Więc my byśmy proponowali, żeby sprawdzać wszystkich, którzy mają potencjalny dostęp do dzieci. I tutaj też padło pytanie o salowe, tak? No to tu myślę, że Urszula może więcej powiedzieć z pilotażu, że mamy też salę, że jakby wydaje nam się, że salowe nie mają dostępu do dzieci, a one mają jak najbardziej i to jest jakby też wpisane w ich zakres obowiązków, dlatego też, że znajdują się, że na sali z dziećmi nie ma w tym momencie nikogo innego, na przykład z obsługi. I jest to ta weryfikacja. Jest bardzo ważna i ona nie jest wbrew pozorom taka straszna, tak bym to powiedziała. Rejestr sprawców jest nieodpłatny i to jest, prawda, 5 minut po posiadaniu konta organizacji. Pewnie bardziej skomplikowane jest uzyskanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego. I też tutaj, Urszulo, proszę cię o dopowiedzenie, bo my pracujemy nad takim narzędziem, który pozwoli podmiotom określić, właśnie, których pracowników powinno się sprawdzać, jakie zawody powinno się sprawdzać, jakie stanowiska, pod kątem właśnie tego dostępu, czy tam potencjalnego zagrożenia dla dzieci. No właśnie, ja bym tutaj podkreśliła znaczenie tego audytu, tego przyjrzenia się obszarom ryzyka, bo jak to zrobimy, to wtedy nam wyjdzie, jakie grupy pracowników powinniśmy weryfikować. Być może są inne możliwości zminimalizowania ryzyka. Podam przykład. W dużym szpitalu uniwersyteckim, gdzie jest bardzo wiele oddziałów, firma zewnętrzna, która odbiera próbki krwi i inne preparaty do analizy. I osoba z tej firmy ma swobodny dostęp do każdego oddziału, w którym przebywają dzieci i jakby nie nadzorowana przez nikogo, swobodnie przemieszcza się po całym szpitalu. Możemy powiedzieć, że jest to owszem jakieś ryzyko, no bo niezweryfikowaną osobę dopuszczamy bez kontroli do miejsc, gdzie są dzieci, również bez swoich opiekunów. Tylko czy rozwiązaniem będzie weryfikowanie tej osoby, czy wszystkich osób z tej firmy, które mogą wejść na teren naszego szpitala. No może się okazać to bardzo skomplikowane. Być może lepszym rozwiązaniem byłoby przeorganizowanie jakby tej sytuacji, tak? Wyznaczenie miejsca poza oddziałem, wskazanie osoby z oddziału, która przekazuje te próbki. W każdym razie uniemożliwienie tej osobie z zewnątrz wejścia na teren, na którym ma ona dostęp do dzieci. I w ten sposób możemy przeanalizować bardzo różne sytuacje i różne obszary działania naszej placówki. Czasami może po prostu trzeba bardziej rozdzielić strefy, w których przebywają dzieci pacjenci i dorośli pacjenci. I będzie to bardziej służyło ochronie dzieci przed krzywdzeniem niż
weryfikowanie absolutnie wszystkich pracowników, którzy są zatrudnieni w danej placówce. Więc tutaj zachęcam do takiego po prostu przeanalizowania pod kątem bezpieczeństwa dzieci i spojrzenia na to, w jakich sytuacjach osoby z zewnątrz mają dostęp do dzieci, zwłaszcza wtedy, kiedy dzieci nie są pod opieką swoich opiekunów albo innych pracowników placówki, tych już zweryfikowanych. Chciałam jeszcze zaznaczyć, że my też takie pytanie skierowaliśmy do Ministerstwa Sprawiedliwości, taką potrzebę też ze strony państwa, bo to jest pytanie, które się bardzo często pojawia, o to, czym się kierować właśnie decydując, które grupy pracowników weryfikować, a których nie, i w takich wytycznych, które no jakoś w najbliższym czasie ministerstwo ma opublikować, też takie wskazania powinny się znaleźć. Troszeczkę przedłużymy, chciałam uprzedzić, że parę minut dłużej będzie trwało nasze spotkanie, bo chcemy jeszcze się do kilku pytań odnieść. To było pytanie, czyje osoby, z którymi jednostka współpracuje i składają swoje oferty w kolejnym konkursie ofert, powinny przedłożyć zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego. Tak, i proponuję taki wymóg zawrzeć w ogłoszeniu o konkursie ofert, że trzeba to przedstawić. Jakby, tak jak wspomniałam, nie jest to jakoś super skomplikowane i straszne i kosztowne. Na tę chwilę zaświadczenie w formie takiej typowo papierowej uzyskiwane w sądzie kosztuje 30 zł. Można go też postarać się o nie przez internet, to trwa troszeczkę dłużej i ono wtedy kosztuje 20 zł. I w chwili obecnej jest to ogólne zaświadczenie, bo mamy takie tutaj, staramy się rozmawiać z Ministerstwem Sprawiedliwości, żeby wprowadziło odrębną kategorię zaświadczeń, szczególnie, że w zaświadczeniu do pracy z dziećmi nie interesują nas wszystkie przestępstwa. Czyli przykładowo, ktoś był skazany za jazdę samochodem po alkoholu, no to nie powinno wpływać na jego pracę z dziećmi, tak? To są wybrane przestępstwa związane z przemocą seksualną i udzielaniem narkotyków. I dlatego chcielibyśmy, żeby powstało odrębne zaświadczenie, które najlepiej by było, jakby było bezpłatne, ale nie ma jeszcze takiego momentu, czyli na ten moment koszt zaświadczenia pokrywa ten, kto się o nie stara, czyli zaświadczenie o nie karalności stara się pracownik, współpracownik, wolontariusze, to oni mają bezpłatne, tak, ewentualnie. Ale w takiej sytuacji pracownik, współpracownik sam to opłaca. I mówię, dwie drogi, można przez internet, trzeba mieć profil zaufany lub podpis kwalifikowany i tam się postarać, założyć konto i dostać takie zaświadczenie online i to jest troszeczkę tańsze. Co do zaświadczeń, certyfikatu, to chyba odpowiemy na koniec, ewentualnie. Pracuję w prywatnym gabinecie na umowę zlecenie, sprawdza mnie dyrektor placówki, czy też musi opracować standardy. Jeżeli świadczy działalność medyczną na rzecz dzieci, czyli mówimy tu, nie wiem, protetyka, też dentystyczne usługi, szeroko rozumiana działalność medyczna, to tak, musi opracować standardy. A już mam odpowiedź od koleżanki, że nie wydajemy po krótkich webinarach zaświadczeń. Tak, więc tutaj od razu prostuję. Proszę o informację, co w przypadku, kiedy pracownik oświadczył, że przyjmuje jedynie osoby dorosłe, a w momencie weryfikacji udowodniamy przyjęcie małoletniego. Czyli rozumiem, że pracownik twierdził, że na porady tutaj medyczne przyjmuje wyłącznie dorosłych, ale sprawdziliśmy w jego, że tak powiem, karcie przyjęć i przyjął też dziecko. No to pewnie też trzeba by było go włączyć jako osobę podlegającą weryfikacji. No i oczywiście standardy też obowiązują taką osobę. Czy sprawdzenie o niekaralności dotyczy obecnych pracowników osoby z B2B? To rozumiem,
setki tysięcy osób w podmiotach leczniczych, tak to miało to znaczyć. No to nie sprawdzamy obecnych pracowników, ale tak jak wskazywałam, jeżeli mamy nową umowę, no to do nowej umowy sprawdzamy i polega to na, i wcześniej sprawdzaliśmy i teraz sprawdzamy w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym, jest to bezpłatne, przez internet zakładamy konto placówki, wpisujemy dane w takie podstawowe osoby podlegające sprawdzeniu i drukujemy wydruk z rejestru z dostępem ograniczonym oraz bierzemy zaświadczenie o niekaralności, za które płaci pracownik 20 lub 30 zł, w zależności od tego, gdzie się o to zaświadczenie postara i trzeba by w przypadku umów B2B właśnie taki wymóg zawrzeć, powiedziałabym, w ogłoszeniu o konkursie. Czy należy sprawdzać w rejestrze sprawców pracownika na stanowisko salowe, sekretarkę medyczną? To odpowiedziałyśmy. Tak, tylko właśnie ja jeszcze chciałam jedną rzecz tak może doprecyzować, bo jest bardzo wiele pytań o tą weryfikację, o to sprawdzanie. Natomiast pamiętajmy, że standardy jako takie obowiązują wszystkich pracowników w podmiocie bez względu na charakter wykonywanej pracy, sposób zatrudnienia i to, czy mają kontakt bezpośredni z dziećmi, czy nie. Więc jedna rzecz to jest jakby to węższe grono pracowników, których weryfikujemy, ale tak czy inaczej zasady bezpiecznych relacji, w których na przykład mamy wpisany zakaz stosowania przemocy wobec dzieci, czy zakaz nawiązywania kontaktów, relacji romantycznych czy seksualnych z dziećmi, to są kwestie, które dotyczą wszystkich pracowników, którzy powinni ze standardami się zapoznać, poświadczyć ich na piśmie to, że się zapoznali i zobowiązali do ich przestrzegania. Więc tą kulturę jakby dbania o dobro dzieci realizujemy nie tylko poprzez weryfikację, ale również przez to, że wszyscy pracownicy są zobowiązani do respektowania tych zasad, które w standardach się zawierają. Tak, czy sprawdzanie pracowników już zatrudnionych też obowiązuje? Już zatrudnionych nie, nowych zatrudnianych po 15 lutego, bądź osoby, które mają odnowiony ten stosunek pracy, bądź to dopuszczenie do działalności związanej z dziećmi. Czy lekarz, który kierowany jest na staż do oddziału leczenia dzieci i młodzieży innej placówki, powinien mieć zaświadczenie? No tak, tak. Tak, Powinien zaświadczenie być jest. zweryfikowany albo przez tą instytucję, która go kieruje na staż, i wtedy po prostu to jest kwestia porozumienia między podmiotami, Kto to robi? jakby Tak. kto to robi, tak? Natomiast jedna bądź druga instytucja takiej weryfikacji powinna dokonać. Czy Lekarz lekarz, przyłączy. czy tak? No to Wyłączy właśnie osobę. tak. To jest też to, o czym mówiłam przy tym szacowaniu, identyfikowaniu też obszarów ryzyka, tak? No jeżeli lekarz nie leczy dzieci, no to pytanie, na ile ma dostęp do dzieci i jak oceniamy to ryzyko związane z Czyli na etapie tak. analizy ryzyka podjęcie decyzji lub ewentualnie wykluczenie całkowicie tego kontaktu, ale żeby też nie było tak, jak ktoś wyżej pytanie zadał, że jednak przyjmuje. Niby nie przyjmuje, ale jednak przyjmuje. Co w sytuacji, kiedy podczas procedury medycznej należy użyć siły wobec małego pacjenta? No Państwo macie, wydaje mi się, ten temat trochę już rozwinięty w prawach pacjenta i co do użycia przymusu, no to on występuje w przypadku zagrożenia życia i zdrowia. Wydaje mi się, że w przypadku procedury medycznej nie jest on dopuszczalny. Czy studenci szkół medycznych muszą być weryfikowani, odbywając u nas praktyki? No to jest ta sama sytuacja, co ze stażem, tak? Albo powinna to zrobić szkoła i to powinno wtedy być
zawarte w porozumieniu, w umowie o współpracy między placówką medyczną a szkołą. A jeżeli szkoła tego nie robi, to wtedy musi to zrobić ten podmiot, który przyjmuje tych uczniów na praktyki. Mamy jeszcze raz Tak. pytanie: pracownicy, którzy nie mają kontaktu z dziećmi, trzeba przeprowadzić analizę ryzyka i sprawdzić, czy da się ewentualnie, jak nie mają w ogóle kontaktu z dziećmi z uwagi na swoje obowiązki, to może gdzieś rozdzielić na przykład i tych pracowników, i tych pacjentów dorosłych na przykład i właśnie oddzielnie przyjmować w innym miejscu, rozdzielić korytarze komunikacyjne dzieci. I dorosłych oraz rozdzielić wtedy, nie weryfikować na przykład tych wyłącznie przyjmujących dorosłych, ale pamiętając o tym przykładzie już wskazanym wcześniej, że zdarzyło się, że ktoś mówił tak, a przyjmował inaczej. Kto w prywatnym gabinecie terapeutycznym opracowuje standardy? Jednoosobowe firmy też mają samodzielnie układać, na przykład gabinet logopedyczny. Tak, też jednoosobowe firmy mają mieć swoje standardy i ewentualnie jeszcze jestem w stanie przyjąć taką sytuację, że na przykład gabinet taki jednoosobowy świadczy usługi tak naprawdę na rzecz podmiotów trzecich, no to może adaptować ich standardy, jeżeli się dogadają na przykład, tak? Czyli w sytuacji właśnie świadczenia, nie wiem, wyłącznie na rzecz szkoły X usług, to ewentualnie można adoptować te standardy, bądź też przyjąć z jakimś innym podmiotem, może grupa jednoosobowych działalności gospodarczych, może jakieś stowarzyszenie logopedów, może po prostu opracować wspólne i to jest jak najbardziej dopuszczalne, ale nie ma tak, że jak jest jednoosobowa działalność, to ktoś nam da te standardy, bo albo nie wiem, ministerstwo oczywiście opracuje swoje wzory do różnych działalności, ale to my jesteśmy odpowiedzialni jako podmioty jednoosobowe co do wdrożenia tych dokumentów, tych standardów i oczywiście sama weryfikacja siebie samego to już jest inna kwestia, jeżeli o to chodzi, ale standardy, czyli w jaki sposób traktujemy dzieci w naszym podmiocie, do kogo dziecko może się zgłaszać. Możemy wyeksponować numery na przykład telefonów zaufania, to też jest taka dodatkowa treść, do której zachęcamy, żeby to umieścić. To jak najbardziej w takim zakresie może się tam przydać. No i oczywiście jednoosobowa działalność gospodarcza też nie wyklucza, że ktoś kiedyś nie będzie miał pracowników i tych pracowników też będą wtedy takie standardy obowiązywały. Jak standardy mają się do lekarzy pracujących w przychodni? Wizyty zawsze odbywają się z udziałem rodzica opiekuna. To jest też trochę inna rzecz, bo to chodzi o to, że my wbudowujemy dobro dziecka w kręgosłup naszej organizacji, czyli na przykład reagujemy na przemoc wobec dzieci. Jak widzimy w standardach, tak jak rozmawialiśmy, są zasady kontaktu z dziećmi, co na przykładzie tego, którego Państwo nie widzieliście, bo było zamazane, ale było tam przykładowo, że dziecko ma prawo zapytać o imię osoby, która udziela mu świadczeń medycznych, albo że nie okłamujemy dzieci, nie twierdzimy, że nie będzie bolało, a boli. No to są takie rzeczy, których może się podjąć także lekarz pracujący w przychodni, nawet jak są rodzice obecni. Dodatkowo lekarz pracujący w przychodni też może zareagować właśnie na przemoc wobec dziecka, zobaczy nietypowe objawy i może to podjąć się interwencji. Jak to się odnosi do szpitali bez profilu pediatrycznego? Znaczy, wszędzie tam, jeśli mamy pacjentów dzieci, to opracowujemy standardy. Jeżeli nie udzielamy świadczeń medycznych dzieciom, nie musimy opracowywać standardów. Zresztą Kasia, tak, ważne. ważne zaświadczenie o niekaralności ustawodawca nie wskazał. My jako fundacja rekomendujemy przyjęcie takiego okresu. My przyjęliśmy dla swoich potrzeb organizacyjnych 3 miesiące jako ważne zaświadczenie o niekaralności, co rozumiemy oczywiście w ten sposób, że to nie jest tak, że co 3 miesiące przedstawia nam pracownik zaświadczenie, tylko jak już
przedstawia raz, a potem jak ta umowa trwa, no to nie przedstawia kolejnych zaświadczeń, ale dostając do ręki zaświadczenie o niekaralności, to uznajemy te 3 miesiące w tył, wydane jako ważne. Czyli mam nadzieję, że to jest jasne. Czyli jakby my przyjęliśmy sobie ważność 3 miesiące, ale nie, ustawodawca nie wskazuje takiego terminu. Czy uczniowskie kluby sportowe również opracowują standardy? Tak, wszystkie miejsca, w których dorośli pracują z dziećmi, opracowują standardy. Weryfikowanie zaświadczenia, to nie wiem do końca, co tu osoba miała na myśli, pytająca, co rozumie przez weryfikowanie zaświadczenia. Pobieramy zaświadczenie, czyli najlepiej by było tak, że jak ono jest, albo dostajemy je mailem od naszego pracownika, jeżeli jest w formie online, a jeżeli jest w formie takiej fizycznej, no to, a pracownik pracuje w wielu miejscach, to pobierze raz zaświadczenie, przyniesie nam oryginał, my patrzymy, o, faktycznie jest pieczątka, robimy sobie ksero i piszemy za zgodność z oryginałem i datę na przykład sporządzenia tej kserówki. Nie musi być jakieś notarialne poświadczenie w mojej ocenie, wystarczy po prostu zobaczenie na własne oczy oryginału i no jakby skserowanie go przez pracownika naszego podmiotu. No i ostatnie pytanie i ostatnia odpowiedź, ponieważ czas zakończyć nasze spotkanie. Kto jest odpowiedzialny za wprowadzenie standardów w podmiotach? Czy jest to najczęściej pełnomocnik do spraw jakości? Odpowiedzialne jest kierownictwo, które może wskazać osobę bądź grupę osób jako odpowiedzialne za to zadanie opracowania i wdrożenia standardów. Kasia, czy ty chciałabyś coś tu dopowiedzieć jeszcze w kwestii tej odpowiedzialności? To, że rzeczywiście dobrą praktyką jest to, że jest to pełnomocnik do spraw jakości w podmiotach, to się zdarza, ale to nie musi być ta osoba. Podmiot, z którymi miałyśmy do czynienia, wskazał, że kierownictwo, czyli tutaj akurat prezes zarządu, ale osobą do prowadzenia interwencji została wskazana pielęgniarka środowiskowa. Tak więc to zależy od Państwa potrzeb. Tak jest. Bardzo dziękujemy za te wszystkie pytania i my jesteśmy w trakcie opracowywania takiego właśnie pytań i odpowiedzi, najczęściej pojawiające się kwestie i wątpliwości na naszej stronie. Będzie to dostępne niebawem, więc też bardzo dziękujemy za pytania, bo dzięki temu też wiemy, jakie tutaj są potrzeby Państwa w tym zakresie. Ja jeszcze raz zachęcam do skorzystania z tych materiałów, które przygotowaliśmy, które są dostępne na stronie standardy.fdds.pl. Bardzo dziękujemy za spotkanie i życzymy owocnego wdrażania standardów i mamy nadzieję, że to będzie dla Państwa też taka satysfakcjonująca praca wokół tego, jak najlepiej respektować dobro dzieci i chronić je przed krzywdzeniem w Waszych miejscach pracy. Dziękuję.